Postęp techniczny ostatnich lat nie zatrzymał się w obszarze astronomii. Gigantyczne odkrycia, takie jak pierwsze zdjęcie czarnej dziury, pokazują, że w naszym wszechświecie wciąż istnieje wiele niezbadanych obiektów i zjawisk. Według ekstrapolacji astrofizyków w kosmosie znajduje się prawdopodobnie aż 100 miliardów galaktyk i równie duża liczba planet w samej Drodze Mlecznej, o których istnieniu jeszcze się nie dowiedzieliśmy. Fragment wszechświata, który widzą ludzie, przypomina maleńki kawałek układanki, który badacze od wieków układają kawałek po kawałku. Nawet znany nam Układ Słoneczny nie został jeszcze całkowicie zbadany, o czym świadczy odkrycie prawdopodobnie planety karłowatej Farod zaledwie 2 lata temu, czy dyskusja na temat gazu w atmosferze Wenus, który mógłby wskazywać na istnienie życia. Od kilku lat naukowcy spekulują także o możliwości istnienia innej planety w naszym Układzie Słonecznym. Od czasu cofnięcia planetarnego statusu Plutona nasz Układ posiada 8 planet. Najnowsze wyniki badań z Kalifornii z pewnością ucieszą entuzjastów astronomii. Istnieje matematyczny dowód na istnienie 9. planety w naszym Układzie Słonecznym. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, wesprzyj nas kciukiem w górę. Zasubskrybuj Simply Space i czekaj na filmy, które pojawią się w przyszłości. W historii astronomii przepowiedziano planetę wcześniej niż ostatecznie udowodniono jej istnienie za pomocą obserwacji teleskopem. Dotyczy to błękitnego gazowego olbrzyma, Neptuna, którego pozycja została przewidziana na podstawie obliczeń matematycznych we wrześniu 1846 roku przez Francuza Urbaina Le Verriera na podstawie perturbacji orbitalnych zaobserwowanych na Uranie. Już setki lat wcześniej planeta była obserwowana m.in. przez Galileusza, ale nie została rozpoznana. Pomylono ją z gwiazdą, przez co ponownie popadła w zapomnienie. Dopiero dzięki listowi Le Verriera do niemieckiego astronoma Johanna Gottfrieda Galle, ten ostatni zaczął szukać przewidywanego obiektu i mógł potwierdzić obliczenia Le Verriera. Istnienie Neptuna to prawda. W czasach nowożytnych od jakiegoś czasu spekulowano również, że w naszym Układzie Słonecznym może znajdować się nieznana 9. planeta, która została ochrzczona tytułem badawczym Planeta X. Przed odkryciem Plutona już w XIX wieku pojawiły się pierwsze spekulacje, że poza Neptunem musi istnieć inny obiekt. W międzyczasie mówiono nawet o 3 innych planetach. Przez długi czas były to jedynie opinie bez dowodów. Dwaj naukowcy, Konstantin J. Batygin i Michael E. Brown z Technical University of California, czołowego uniwersytetu w dziedzinie inżynierii i nauk przyrodniczych, przedstawili wreszcie matematyczne dowody na to, że 9. planeta musi istnieć. O co chodzi z planetą X? Planeta X to hipotetyczna planeta, która krąży daleko za Plutonem, planetą karłowatą, dlatego kiedyś nazywano ją transplutonem. Obaj badacze zakładają, że obiekt musi mieć masę 10 ziemskich mas i niezwykle długą orbitę wokół Słońca. Nasza Ziemia krąży wokół Słońca w ciągu 365 dni, a planeta X potrzebowałaby co najmniej 10 tysięcy, a w skrajnych przypadkach nawet 20 tysięcy ziemskich lat na pokonanie jednej orbity wokół gwiazdy centralnej. Położona najdalej od Słońca planeta Neptun potrzebuje około 165 ziemskich lat, aby okrążyć Słońce, w czasie gdy na przykład Merkury robi to w 88 dni, jakby to był maraton. Dwóch astrofizyków z Kalifornii zaczęło testować tę hipotezę, pracując z kolegami, którzy jako pierwsi stwierdzili, że pomysł obiektu planetarnego poza Neptunem jest prawdopodobny. Jak na ironię, jak sami przyznali, początkowo pracowali nad modelem, który miał obalić, a nie udowodnić istnienie planety X. Ostatecznie obliczenia faworyzowały ideę istnienia obiektu planetarnego poza Neptunem. Mówiły one jednak jedynie o obiekcie tej wielkości, który jest w stanie skręcić orbitę obiektów o pełne 90 stopni i tym samym zapewnić ich nietypowy kształt. W artykule z 20 stycznia 2016 roku we wpływowym Astronomical Journal Brown i Batygin po raz pierwszy wysunęli hipotezę, że planeta X musiała wejść w rejon pasa Kuipera około 3 miliony lat temu i że mogło to być spowodowane grawitacją gazowego giganta Jowisza. 9. planeta w pasie Kuipera.
Pas Kuipera to obszar w kształcie pierścienia poza orbitami Neptuna, który znajduje się w takiej odległości, ile wynosi pomnożone przez mniej więcej 39 do 48 odległości do Ziemi. Najbardziej znanym obiektem pasa Kuipera, który leży na zewnętrznej krawędzi naszego Układu Słonecznego, jest Pluton. Lodowaty i ciemny region znany jest z wielu interesujących obiektów astronomicznych. Wiadomo na przykład, że wiele komet pochodzi z pasa Kuipera. Jednak ze względu na dużą odległość do Ziemi i bardzo słabe odbicie światła słonecznego, obiekty w tym rejonie Wszechświata są trudne do zaobserwowania. Jest to również powód, dla którego planeta X do tej pory pozostawała ukryta. Ostatnie odkrycia z pasa Kuipera obejmują wiele planet karłowatych o rozmiarach podobnych do Plutona, co ostatecznie kosztowało go status planety na niesławnej konferencji Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jak zatem wytłumaczyć istnienie planety X? Należy ponownie przypomnieć historię Neptuna, który został ostatecznie przewidziany przez zakłócenie orbity, a następnie odkryty. Ale także sam Neptun jest dotknięty zniekształceniami swojej orbity, na które wyjaśnieniem nie może być Pluton. W końcu planeta karłowata ma zbyt małą masę, aby w widoczny sposób wpłynąć na orbitę Neptuna na tak dużą skalę. Neptun nie jest jedyną planetą dotkniętą tymi perturbacjami. Poza Plutonem wokół Słońca krążą różne inne obiekty o bardzo nietypowych orbitach, które należy wyjaśnić grawitacją innego, jeszcze nieznanego obiektu. W tym miejscu pojawia się planeta X. Jej hipotetyczny rozmiar i masa dostarczają wiarygodnego wyjaśnienia rozbieżności w pasie Kuipera i poza nim. Uważa się, że istnienie nowej planety wyjaśnia orbity wielu mniejszych obiektów. Orbity tych obiektów mają tendencję do tworzenia aglomeracji lub gromad. Można to wytłumaczyć jedynie grawitacją większego obiektu. Należą do nich obiekty takie jak Sedna, które mają wysoce eliptyczne orbity. Obliczenia Brauna i Batygina sugerują, że planeta X jest lodowym olbrzymem o przypuszczalnej temperaturze powierzchni minus 226 stopni Celsjusza. Planeta ta powinna mieć orbitę w kształcie wielkiej półosi. W poszukiwaniu pierwszego zdjęcia. Dowody na istnienie planety X nadal opierają się na obliczeniach modelu matematycznego, które prawie na pewno są poprawne, ale nie dają nam jeszcze konkretnego wyobrażenia o pojawieniu się nieznanego starszego brata. Oczekuje się jednak, że wkrótce to się zmieni. Zespół badawczy ogłosił już, że możliwości techniczne są teraz wystarczające do tego, aby najlepsze teleskopy na świecie były w stanie wykryć dziewiątą planetę i zrobić jej pierwsze zdjęcie. Na przykład TESS, teleskop opracowany przez NASA dla egzoplanet, jest w stanie to zrobić. W tym celu zostanie wykorzystana nowa technika znana jako przesunięcie w stos. W tej technice najpierw definiuje się możliwe orbity, które obiekt może przyjąć. W kolejnym kroku określony punkt na niebie jest obserwowany przez teleskop kosmiczny przez okres kilku tygodni i dopasowywany do światła rozproszonego z różnych obiektów. Wykonuje się setki zdjęć wycinka nieba, a następnie układaje się w stos, umożliwiając obliczenie ilości światła z potencjalnego obiektu. Problem nieznanych obiektów polega na tym, że słabo odbijają światło słoneczne i dlatego są niezwykle trudne do zidentyfikowania przez czystą obserwację. W dalszym przebiegu ewentualna droga obiektu jest weryfikowana przez dalsze obserwacje. Metoda okazała się niezwykle przydatna w badaniach astronomicznych do wykrywania obiektów w strefie wpływów Neptuna. W niedawnej pracy Grega Lawina i Marlene Rice z Yale University obrazy z teleskopu egzoplanet NASA TESS zostały wykorzystane do uchwycenia sygnałów z kilku obiektów transneptunowych. Teraz świat badawczy ma nadzieję, że w końcu uzyska zdjęcie wciąż niewidzialnego brata Ziemi. Chociaż w świecie naukowym nie ma jednomyślności i pojawiają się krytycy koncepcji planety X, Brown i Batygin są pewni, że musi ona istnieć. Sam Batygin szacuje prawdopodobieństwo istnienia nawet na 99,9%. Teraz do astronomów należy zrobienie pierwszego zdjęcia i przypisanie sobie zasług. Również nazwa nowej planety jest wciąż niepewna. Dobrą tradycją jest nazywanie poprzednich planet imionami bogów z mitologii rzymskiej. Bez względu na to, jak zostanie ostatecznie nazwana, polowanie już się rozpoczęło. Posuwają się astronomiczne poszukiwania planety X, a wraz z nimi dyskusja o tym, jak mogłaby wyglądać i jakie może mieć właściwości.
Szczególnie interesuje nas opinia naszych widzów. Co sądzisz o planecie X? Uważasz, że przedstawione dowody są wiarygodne, czy też w to wątpisz? Jak myślisz, jak mogłaby wyglądać planeta X? Myślisz, że w naszym Układzie Słonecznym są inne nieodkryte planety poza tą, która do tej pory pozostawała w ukryciu? Zapraszamy do podzielenia się opinią w komentarzach.